Postaci Konieczko głosu użycza Beata Rakowska. Fikcyjnym aktorem, który gra konieczkę, jest Konieczko. Konieczko to niski ośmiolatek z krótką grzywką, ubrany w krótki t-shirt i duże jak na jego rozmiar spodenki. Nosi okulary jako jedyny z klasy. Jest geniuszem. Jak dorośnie, w wieku 30 lat chce zostać szefem Fundacji Nobla, by zebrać wszystkie wielkie umysły, by zbudować potężną broń, co mu da władzę nad światem. W odcinku 26 psycholog stwierdził u niego ADHD. Jest najmądrzejszy z czwórki głównych bohaterów. Jego wiedza przeszkadza mu w komunikacji. Jąka się przez to, że myśli szybciej niż mówi. Konieczko wierzy w moc nauki. Mieszka w bloku razem z rodzicami. Jest ateistą, choć w odcinku 5 nawrócił się i przyjął komunię świętą. W odcinku Memento Mori znów był ateistą. W odcinku 6 był jednym z 3 chłopaków Angeliki. Był ministrantem, ale został zwolniony za wypicie wina dla księdza. Przeszedł wtedy na protestantyzm, a potem chciał zostać satanistą, ale nie zdołał zbezcześcić zwłok. Lubi oglądać kosmicznych komandosów i grać w magicznych wojowników. Czasami bywa bity przez Anusiaka. Jego ukochaną zabawką jest miś o imieniu Pedeciak. Jego iloraz inteligencji wynosi 153. Ma siostrę cioteczną oraz wujka Ździśka, a także ciocię, która popełniła samobójstwo spadając z dachu. Jeżeli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści Konieczko.